Cóż, no trzeba to zburzyć i zbudować od nowa. Okazało się, że to nie takie proste. Można otrzymać było dofinansowanie na remont, na modernizację, ale niestety na budowę nowego nie. I w ten sposób przeprowadziliśmy remont budynku tego, który wtedy istniał. Udało nam się pozyskać dofinansowanie z ekofunduszu wtedy i z wojewódzkiego funduszu. Zastosowaliśmy nowatorskie rozwiązanie, pompy ciepła, kolektory słoneczne, które właściwie bardzo dobrze nam służą do dzisiaj i nawet zasilają ten budynek. Nie wiem, kto krawcową był, albo krawcem. Udało się.